wszystkich. Dzisiaj pomysł mój na ten film to druciki, ponieważ stewarda będę kończył i mam tak do zrobienia druciki tu i tam, jak to mówią, więc mam taką ręczną wiertareczkę. Nie wiem, czy tam będzie widać. Postaram się, żeby było widać. O. Wiertełko, tak, żeby okulary zdjąłem, bo jestem stary. O, tu sobie wiertełko wkładam. No i wiercę na drucik. Aby otwór zrobić, tak. Mam różne wiertełka. To mam tutaj. To na przykład jest do elektrycznego, takiego małego. A tu mam takie też jeszcze różne ręczne. Więc sobie odkręcę. Wierto mi to się wygięło, bo delikatne. Pęsetka. Pęsetka się przyda. I wiertełko, powiedzmy. I będzie to tutaj, co mam. Co równiutko. Sobie tutaj zająć. O. Teraz mam to większe wiertełko. Mogę sobie tutaj. Ono jest ze sprężynką. Jest przy naciskaniu. Możemy sobie zrobić otwór. Tu pewnie idzie wręga. Dlatego to tak działa. Trochę przesunęło się ta wręga. O. No dobrze. Według instrukcji mamy element WZD. Element WZD. To jest takie U. Mamy. Tu mam na przykład element z cyny. Jeśli zobaczymy, co nam cyna powie. Często też cynę używam, ale dzisiaj na nasze potrzeby też użyję. Tak, szukam elementu okrągłego. Powiedzmy coś takiego. Takie uszko. I co? Dzięki temu, że jest cyna bardzo chciałem czymś obciąć. Gdzie mam? A, mam. To mam do kabelka taki. On obcina tak, że jest równo, tak? Teraz mogę zrobić to. Tu mam, tak? Potrzebuję sobie tutaj zwiększyć otwór, bo mam tyle grube. Nie będę się patyczkował. Zobaczymy, jak głębiej mi tam wejdzie. Trochę muszę rozgiąć. A nawet postarajmy się palcem. Tutaj mi tam to trzyma. Pamiętacie, że no, przegiąłem. Ale to się zretuszuje, jak to mówią. Teraz tak, to ucho ma wystawiać. Trochę wystawać ma. Możemy przyciąć, żebyśmy się nie bawili. Sobie przytnę jeszcze cyk, żeby to ucho mi miejsca nie zajmowało. I se rozgiąć trzeba. O! Coś takiego mamy. I to jest cyna. Bym wam powiedział, gdzieś miałem tą. O!
ma do mierzenia. O, nożyczki. To jest cyna milimetr. Cyna milimetr. Jeśli to wet, to mam. Cynę łatwo jest rozjął. Jak mam zagięte. I mam prosto, tak? I co? Zrobimy drugi. Drugą stronę. Wiercimy sobie cyk, cyk, cyk. Trochę sobie muszę tutaj pomóc rozwiercić, rozszerzyć i tu jeszcze drugą stronę. Dobra, jest. Jest, kochani. Powiem wam, trzeba być maniakiem, żeby takie bajery, powiedzmy, że patyczkiem sobie powiększy otworek, żeby tutaj z cyną było łatwiej. Rozszerzam. I co? Biorę dalej. To jest drut. W tym przypadku mamy 2 mm pręt. 2 mm pręt. Nie zdziwiłbym się, kiedy to byłoby od szprychy roweru. Szprycha roweru idzie jako nasz. Obracamy. Cyk. Teraz przycinam sobie też, jak tam miałem. Nieduży. Odpad jest, który może gdzieś wykorzystamy. Cyk. I co? Badamy. Nie, trochę tam nam potrzebujemy tu zgiąć. A jak już, wow. Tak, możemy się bawić, za małe, za cienkie trzymadło, nie? Przykręcę wieżę. O! Bo to według tego ma być pionowo, tak? Tutaj trochę powinno być. Nie chcę iść głębiej, więc trzeba tam pomóc. Gdzieś jest karton ten grubszy. Ewentualnie możemy sobie tutaj jeszcze powiercić. Wiecie. Powierciliśmy. Powinien szersze wiertło, zaraz chyba wezmę, jak mi teraz nie wejdzie. O. Tak wyszło, nie wiem, czy widać. Mamy uchwyt. No okej. WZF. Tym bardziej, że według jeszcze instrukcji mamy WZD. Ilość 4 sztuki, tak? To co? Gdzie moja? Biorę sobie cynkę. Co wziąłem tutaj? To jakaś tam cyna. Ona jest prosta, bez kalafonii w środku. Tak? Na tym bardziej, że cyna jest na tyle miękka. Mogę sobie tutaj. Tak? I jeszcze tutaj sobie wyprostuję na płaskim. Chcę mieć... Nie dam rady na ileś tam było prosto, dlatego czasem dobrze kupić proste pręty, ale w tym przypadku myślę, że ok. Robimy tak. Biorę znowu. Tworzę sobie ucho od śledzia. Mam jedno ucho. Ogólnie to ucho mi się nie podoba. Tam to ładnie wyszło.
Czasem lepiej jest, powiem wam, najpierw docisnąć i boki. O, i to ucho wyszło fajniejsze. Przytrzymam, cyk, jedno ucho. I co? Teraz drugie. To mi się nie podoba. To sobie na później. Może coś do lutowania, do rozpuszczenia. Tak zrobimy. Teraz naciskam na środku i zawijam. No i dobra. Konkretne ucho mam. No i ta nasza cyna. Tu są obecne. Mam. Powiem tak. Za słabe jest to wiertełko. Potrzebuję tutaj mocniejsze. O. Znaczy szersze. I co? I teraz będę wiercił uchwyt w miejscu WZD. A WZD znajduje się. I to jest z jednej strony? Nie powinno być według przepisów. Zróbmy jeszcze tak. Zaznaczę sobie najpierw środek. Cyk. Cyk. I teraz biorę wiertełeczko. Jest. Szerokość uznana za dobry. O. No to wygląda, żebyśmy mieli. Teraz sobie obciążkami zobaczę. Postaram sobie się. Tutaj rozszerzę. No trochę tutaj. O. Przytrzymam. Jest. To ma być tak trochę. Później klejemy sobie. Dobra, to tak miałoby być. Tu z jednej strony mamy, kochani, no dobra. Dziwne, że z jednej strony, tak? Musimy, więc przydałoby się ogólnie zrobić. I teraz WZE mamy, to będzie WZE Tourelling. W ogóle te kropki, co tu mamy, one w ogóle jakby mają miejsce na jakieś właśnie tu WZ, tu mamy. Dobra. Spróbujmy. Efekt, który chcę uzyskać, to tak naprawdę ten drucik, który mam na WZE, on jest też milimetrowy, nie? Czekajcie. WZE milimetrowy. Może co wy na to, jakbym spłaszczył. Patrzyłem sobie, zobaczmy teraz z tej strony bym spłaszczył. No taki kąt wyszedł fajny. Tyle co tu jeszcze przydałoby się. No nieźle powiem wam. WZE. A WZC. Zobaczmy. WZC. By pasowało mi WZC. WZC jest z boku. Może tu. No dobra, zobaczmy WZC. WZC. Zaznaczę go tutaj. On chce, żebym tutaj go zrobił. Sobie tak zrobię. Te obciążki mam tutaj, powiedzmy, co sobie zawinę, tak, sobie tutaj zrobię, no i pobawmy się,
Powiem wam tak, to jest no, moja metoda na to, tak? Tu mam tak. A jeszcze zrobię sobie spłaszczę, żeby to takim było trochę bardziej płaskie. Można ściskać, a ja sobie wymyśliłem, że robię tak. Może jeszcze przegnę go tutaj na tą stronę, żeby miał. A, widzicie? O. Teraz mam WZ. I co? WZ sobie przytnę tu po ukosie, żeby też może łatwiej mi weszło. Sobie ścisnę, żebym sobie te końcówki włożył. Tak to mniej więcej wygląda. Może jeszcze tak sobie tutaj z boku. Zrobiłem sobie taki kąt prosty i z okrągłego trochę zrobiłem płaskie. I teraz, żeby mi to wyszło, to co? Potrzebuję znów tutaj sobie zrobić otworek i tu otworek. Do tego sobie zrobię kręciołka. Dobra, ładnie mi weszło. Później będziemy to retuszować. I zrobiłem teraz. I zobaczmy, co mi wyszło. Czy odległość, którą sprawdzałem, zrobimy tak. O. No jest. Mamy tak. O, więc tak. Mam sobie, zrobiłem taki. Nie wiem, widać? Może widać, może nie widać. Mam jedną stronę. No mógłbym robić tak różne rzeczy, tak? WZL mam, WZB. I co? I teraz sprawdźmy kolor. Tu mam light setting color, camouflage set, US olive drop. To jakby nawiązuje do tego. Akryle. Zobaczymy. Dawno ich nie używałem. Kiedyś kupiłem, tak, kupiłem sobie. Może drop fade, typ drugi. No zobaczymy. Ewentualnie, no zobaczymy. Nówka sztuka, wiecie, to są nasze. Co tam za fade, typ one, camouflage serie. UA223. A dobrze, chwyciłem. No dobra, zobaczymy. Trochę może trzeba będzie czarnego. Pomieszamy. Jakbym budował samochód. I jak myślicie? Za jasny, co? Mam wrażenie, że za jasny, ale to jest karton, więc coś ciemniejszego. Może 221? 221, zobaczmy. Ten na pewno jest 221. Kiedyś malowałem tymi Hakimi i jakoś tak mi podeszło. Włoskie to są. Vallejo też mam. Co tam mam? Amo mam. No, kochani, może zobaczmy. Będzie zabawa. Teraz mój zestaw pędzelków. Starych, nowych. Potrzebuję na tyle gruby i na tyle cienki. I taliery mam też. Zobaczmy. Tu są wodne, więc zobaczmy, jak na moim zestawie. To co? Zobaczymy.
to będzie. Jak to wygląda? No, zobaczmy. No jakoś. Błyszcz matowy to nie. Może wyschnie. Podkład jest metalowy, więc. Może zobaczymy. No taki powiem wam, że niezły. Muszę zaraz wezmę tę kamerę i sobie pobawimy się. Dobra, to na razie pomalowane, tak? Pokazuję wam jakby jak sobie tutaj radzę. Przez. To jest taki zielony. Bardziej brąz powinien podchodzić. Ale nie jest źle. Na pewno ten miedziany to nam tutaj w środku jeszcze maznę. Tak, tyle są na tyle dobre, że mają sobie farbę, tak. O, farbka. Powiem wam coś, gdzieś jeszcze miałem. Tak. Wodę mamy, dobra, pędzel schnie. Mogę zamknąć farbę. Pudło. Niestety, że. Tylko emalia, więc tamija też położy drut, jakieś metalowe elementy, tak? Tak, jak tak, to tak, tak sobie radzę z malowaniem drucików, wyginaniem. Mam różne, cienkie, grubsze. Tu mam co? Pół milimetra. Tak, pół milimetra. Tu mam 0,1 mm, to wiecie. Gdzieś to jakiś na statkach. Tu mam do okrągłych elementów, ale te okrągłe elementy zawsze można na czymś innym robić. Jak zależy, jaki ma być ucho, tak, okrągły element. Kąty to sobie w jakiś sposób radzę. No co, nie będę wam pokazywał już do końca, jak sobie tam robię. Jeśli są jakieś pytania, prawdopodobnie będzie was jeszcze interesowało lutowanie, na przykład takich no, na własne rzeczy, to myślę, że pokażę następnym razem. Trochę bałagan mi się zrobił. Serdecznie dziękuję wszystkim, co do tej pory oglądają i patrzą te moje działania. Ten moduł już prawie skończony jest i to jest właśnie domena każdego modelarza, ale i hobbysty. Jak już jedno jest prawie skończone, to jest to, żeby wytrwać w tym, bo to później jest efekt tego, tak? A następny model, no jest samolot, statek, okręt. Zastanawiam się, co zrobić, jednak mam jeszcze moją dioramę do skończenia. To jest taki pokój, ma być na. O, taki pokój tu ma być, więc myślę, że tam. Wszyscy gdzieś tam widzieli, może przygaszę światło, może będzie ciekawiej. Tu mam. O. Tu moja diorama tam jest jakby w toku. Zobaczymy, czy wam podoba się. Inaczej odepnę. Odepnę kamerkę. O. Myślę, że może to pomoże. Wyłączę też to. O. To jest właśnie moja dioramka, która już czeka. Sobie czeka i czeka.
Pod tym zastanawiam się, czy by nie dokończyć. Tu jeszcze fotel, jakieś inne mają być rzeczy. Ta choinka ma być lepiej ustawiona, więc pod nóżek jakieś prezenty. O! Więc powiem wam, że jest miło i fajnie. Ok, dziękuję. Dziękuję wam bardzo za to, że oglądacie, że piszecie, tytułotwórcy, w ogóle ta zabawa jest bardzo fajna w porównaniu do wszystkiego, czego możemy tu sobie gdzieś tam działać, robić. Więc dziękuję, pozdrawiam. Piszcie komentarze, może coś was interesuje, może wy macie jakieś sposoby na różne rzeczy. Tak, więc dzięki i do następnego.